Czy wiesz, że to aluminium zaburza w układzie pokarmowym wchłanianie żelaza i paradoksalnie niedobór żelaza sprawia, że aluminium jest dużo bardziej wchłanialne przez Twój organizm? Aluminium i żelazo współzawodniczą ze sobą o miejsce wiązania w transferynie. Transferyna jest białkiem osocza transportującym jony żelaza, no chyba, że przyłączy się do niej aluminium. Jeśli Twoje pH będzie wynosiło 7,4, to do transferyny przyłączy się żelazo. Natomiast jeśli Twoje pH będzie niższe od 6,8, to transferyna zwiąże aluminium. W Twoim organizmie aluminium konkuruje z wieloma niezbędnymi metalami i metalotioidami, zmieniając ich biodostępność, między innymi żelazo, cynk, wapń czy chrom. A więc jak sam widzisz, niekoniecznie Twoje niedobory mogą wynikać z niedoborów rzeczywistych tychże pierwiastków, a po prostu z zatrucia Twojego organizmu aluminium. Więcej o odtruwaniu swojego organizmu dowiesz się na mojej stronie internetowej zielaszpolska.pl. Tam w zakładce usługi znajdziesz informacje o odtruwaniu. Zapraszam bardzo serdecznie. Pa! Koniecznie zaobserwuj mój kanał i podziel się wiedzą z innymi. Udostępnij ten film na swoich mediach społecznościowych oraz oczywiście w popularnych komunikatorach. Do zobaczenia!